Hej wszystkim, tu Luna Delula. Witam Was z deszczowej i pochmurnej oazy szczęścia. Nasi Simowie wrócili z wakacji, to znaczy Maria i Russell. Zobaczmy, co tam u nich słychać. Jeżeli Sim wraca z jakiejś ciekawej podróży, to ma tutaj taki odpowiedni moodlet, który mówi, w zależności gdzie był, odwiedzone Champs les Sims we Francji. Simowie, którzy dopiero co wrócili z przygód za granicą, czują się zrelaksowani, ale są też trochę... zmęczeni i zdyszani. Potrzebują krótkiej przerwy, zanim znowu wyruszą w świat. I ten moodlet widzimy, że będzie tutaj nam przez 2 dni u Sima. Także spoko. Teraz oczywiście dzielą się tutaj informacjami o podróży, jak było, co robili. Tutaj niestety Rebeka zbiera dalej swoje plony. Oczywiście dowiedziała się niedawno, że jest w ciąży. Myślę, że za niedługo i również Maria dowie się, że nosi dziecko. Nasz miodek bez zmian, troszkę głupiutki, ale jak zawsze milutki i wesolutki, także wszystko po staremu u nas w domu. Poza tym, że tutaj dodałam nam terrarium, dlatego jak zapewne pamiętacie albo nie, także Wam przypomnę, Russell na wycieczce we Francji złapał żółwia. Jest to żółt centkowany i damy go w prezencie oczywiście Joshowi, żeby mógł się nim opiekować, także od razu to zrobię. Porozdzielamy oczywiście również inne prezenty. Ja mam tutaj na myśli właśnie na przykład ten rowerek, czy motorower, czy jakiś skuter. Pewnie trzeba mieć miejsce na niego, coś podobnego do auta. Zobaczmy, czy możemy to sobie kupić, żeby go wyłożyć po prostu, wiecie, z tego wyposażenia osobistego. Łebski sprzedawca? Nie. Duże miejsce parkingowe zakładam, że też nie. Ups, tu już same drogie auta. Wystarczyło po prostu kupić nie miejsce parkingowe, tylko takie coś jak na przykład rowery się zahacza przed sklepami. Teraz to sobie skopiujemy, bo mamy jeszcze jeden taki rowerek. Maria ma go w wyposażeniu, także przeniesiemy również ten, żeby został tutaj u nas w domu. Jeszcze mamy prysznic w puszce, ale dobra, no może im się kiedyś przyda. Fajnie. Jakie jeszcze mamy prezenty? Oczywiście kadzidełko. Gdzie moglibyśmy je sobie postawić? Może gdzieś tutaj. Je można zapalać i oczywiście Simowie wtedy czują się lepiej. Zapal kadzidełko za 20. Ok, to za chwilkę. Do niego wrócimy. Tutaj mamy winogrona, jeszcze mamy wazę. Tu ją damy. I tą misę nieszczęsną, którą kupowałam 2 razy. Możemy ją tutaj postawić, na stole. Fajnie. Szkoda, że na przykład jakiś jabłek nie da się do niej włożyć. No ale w sumie jest to zabytek, więc tak go traktujmy. Co my tu jeszcze mamy? Francuski dysk. Damy go tutaj, chociaż nie wiem, czy on nam się do czegoś przyda. Chociaż trochę ozdobny jest, trzeba to przyznać. Mamy wino, ale to na spokojnie, za chwilę się nim zajmiemy. Russell, co ty tam jeszcze masz u siebie? Masz... przepisy. Ok, przepisy dasz Rebece, bo to prezent dla niej. Świetny prezent, co nie? Jak uwielbiam prezenty w stylu na przykład, o, kupiłem ci patelnię, nie? Genialnie po prostu. Albo skarpetki, to też jest kolejny fajny prezent. Bo jeśli chodzi o facetów, to krawat. Później ma się tyle tych krawatów, że nie wiadomo, co z nimi robić. Okej, dobra. I jeszcze mam w wyposażeniu rodziny te nasze cudowne maszyny, czy właściwie jedną maszynę, której tak naprawdę nie ma gdzie upchnąć za bardzo. Może tutaj na razie do tego pustego pokoju ją wstawimy. Ile ona w ogóle się tu zmieści? Chyba nie. Chyba nie, ale zobaczmy jeszcze na 100%. Nie, nie ma szans. Nie ma szans, żeby ona tutaj po prostu weszła. Więc damy ją na razie tutaj. A za chwilę ją poprawię. No i o, półeczka na winko jest taka malutka. To może gdzieś w sumie na dole albo w salonie byśmy ją upchnęli. Tak by było chyba najrozsądniej, no bo nie będziemy latać po wino gdzieś tam na drugie piętro.
Tak, tylko tutaj tak jakby nie ma miejsca. Chyba, że pozbylibyśmy się kwiatków, zobaczmy. Taka mała półeczka, biednie trochę. No ale to nic. To może dajmy kwiatki, szkoda mi ich wyrzucać. Gdzieś tutaj na zewnątrz. Nie wiem, chyba miodek nam tu nasikał, no ale to już trudno. Dobrze, później tam zmieni jej kolor, wiadomo. Maszyna do wyrobu wina. Kiepsko, kiepsko trochę. Dobra, niech sobie stoi tutaj. Ale mamy po prostu zagracone podwórko już teraz na maksa. Trudno. Spróbujmy przełożyć wino do tej cudownej półeczki. Dało radę. Te winogronka też by trzeba było Rebece zapodać, albo nie wiem, czy młodzi będą je sadzić. Ty też, moja droga, masz wino. Dajmy je tutaj, ok. I teraz Mario, zapal nam kadzidełko. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Pali się już. Jak widzicie, mamy tutaj takiego, powiedzmy, mini Napoleona z kadzidełkiem. Na razie Simowie tego kadzidełka nie czują, ale jak będą w kuchni, to na pewno pojawi im się odpowiedni mudlet. Tutaj widzę, że rozmowa się toczy, żwawa. Miałabym jeszcze taki pomysł, żeby Russell ruszył swój tyłeczek do Holdenów i adoptował kotka, żeby po prostu później mogli sobie tego kotka wziąć ze sobą. I my też może adoptujemy od nich kotka, jeżeli oczywiście się uda. Zobaczymy. Mogą już dorosnąć, albo może ktoś inny je wziąć, także różnie może być. Tak, zawzięta tutaj rozmowa się toczy. Mario, o, brat przyrodni, czyli jest to określone jako brat przyrodni, a nie tylko jako brat, fajnie. Porozmawia jeszcze z Joshem, opowiedz mu, co robiłaś we Francji, zdradź sekret. Zapytaj o dzień. Rebeko, wiem, że lubisz moknąć, ale chodź tutaj. Już dość tego, dość. Masz jeszcze sporo przepisów. Ciekawe, czy z tych z Francji nie możemy jeszcze się ich nauczyć. Ciekawe, od którego poziomu. Chociaż nie. Możemy wszystkie oprócz naleśników francuskich. Gulin, co ty robisz? Aha, bawisz się z miotkiem. Dobra, już myślałam, że cię pogięło. Czekaj, co ty tu potrzebujesz? Nic w zasadzie. Rebeko, halo? Miałeś wrócić do domu. Czyżbyś nie mógł... No tak, nie możesz wyjść. Nie możesz wyjść przez maszynę, sorki. Dajmy ją tutaj na razie. Okej. Nie wiem, czy w ogóle będziemy z niej korzystać, no ale... idzie jest Goodwin. Może byś przyszła tutaj do Goodwina. Jakiś przytul. Wiesz, jakieś coś zabawnego mu opowiedzieć może. Zobaczmy, czy Russell jest na miejscu. Chyba prawie że. Więc za chwilkę do niego wrócimy. Zobaczmy, kogo jeszcze Goodwin ma tutaj w znajomych, bo ja jestem właśnie ciekawa, jak tutaj może sytuacja się rozwinie między nim a którąś z pań. Jolanda. Ta Jolanda właśnie mnie zastanawia. Abril. No trochę ludzi zna. Także zobaczymy. Tak, Maria dzisiaj weszła do kałuży, ale wcale się jej nie dziwię, bo strasznie leje. Może jeszcze troszkę poplotkujemy, polepszymy nasze takie stosunki rodzinne. Goodwin, ciekawa, kto do ciebie dzwoni. Jestem ciekawa, dlatego odbierzemy. A ty, moja droga, może byś psa wyszczotkowała? On taki biedny jest, teraz nikt się nim nie zajmuje. Wszyscy mają dużo spraw na głowie, no i miodek tak poszedł w zapomnienie troszkę. Russell rozmawia z Nickiem. O, chyba nic ciekawego u Goodwina. O nie, Josh zaraził się gwiazdorstwem. Dobra, trudno. I tak już paparazzi przychodzą pod nasz dom.
chyba ktoś urządza imprezę, ale spoko, może Goodwin umówiłby się właśnie z jakąś panią na mieście. Ja bym obstawiała tą Jolandę chyba. Może umów się z Jolandą. Trochę pada. Także... Gdzie moglibyśmy ją zaprosić? Może wybierzemy się do karaoke Mistrza Miecia. I przeniosę się teraz na szybko do Russella. O, są kotki. Super. A gdzie jest Nick? Tak w ogóle. Nick gdzieś nam znikł. A nie, jest tutaj. Okay. Jak ja mogę od niego adoptować kotka? Może na kotka muszę nacisnąć. A, są jakieś malutkie jeszcze. Okej. Okay. Jasper, podnieś zwierzaka, daj obwąchać dłoń. A ty jak się zwierz? Mała. No, może jakąś kotkę adoptujemy. Nie w tej chwili mnie to nie interesuje. Jolanda, wiesz co, naprawdę. Sobie odłam się na tobie. Dobra, no to próbujemy dalej. Zara ma męża, o ile pamiętam. A ty to kto? Aha, Lina Lancaster. Ona jest gwiazdą. Pensji. Ciężki wybór. Może zadzwonimy do niej. I też spróbujemy się umówić. Może tym razem szczęście nam dopisze. I ponownie karaoke Mistrza Miecia. No w sumie jest taka pora, że Simowie mogą być zajęci. Mnie w tej chwili mnie to nie interesuje. Okej. Okay. W takim razie Goodwin, nie masz zbyt wielkiego tutaj pola do popisu. Także może wybierzesz się gdzieś z Joshem. Biedny Josh. Jest trzecią opcją, ale trudno. No, spróbujemy mu to jakoś wynagrodzić w każdym bądź razie. Przytulimy go. Natomiast Rebeka mogłaby z Marią porozmawiać. Coś pogawędzić, poplotkować. Poskarżyć się na życie. Nie wiem, że... Wiecie. Przytyła trochę w ciąży czy coś. Chociaż to jest najzupełniej normalne. Okej, okay, Russell, czy ty możesz adoptować kurde tego kota? Nie widać nad Holdenami, żeby oni mieli zwierzaki w ogóle do adopcji. To jest dziwne. Więc z kotków może będą nici. No zobaczymy później. W każdym bądź razie może to jeszcze się nam tutaj uda. Jeszcze zobaczę, czy mamy tutaj w opcjach taką możliwość. Chyba nie. Nie będziemy go uczyć piosenek. W ogóle u nas w domu musimy ludzi nauczyć piosenek, także... Jeju, ile kotków. Chcę kotkę adoptować. Dlaczego gra mi to utrudnia? Chyba Tia biegnie do domu. No nie ma tego, że mają koty do adopcji. Dobra, Russell wróci do domu. Goodwin zaprzyjaźnił się z osobistością. Super. Wszyscy się już zarażają powoli tym gwiazdorstwem. Rebeko, ty ociekasz wodą. Musisz się natychmiast przebrać, bo się przeziębisz. Zmień strój. Ciekawe, jaki będzie miała strój wizytowy, bo te stroje ciążowe są czasami dziwne. Co jej dam? Na piżamę? Nie wiem, czemu nie mam tutaj do wyboru stroju wizytowego, ale spoko. Okej, okay, jakieś ploteczki. Mario, co ty robisz? Chcesz posprzątać. Dobrze, to posprzątaj. A kto to? Paparazzi. O nie. Słuchajcie, Rebecca, Goodwin i Josh wybiorą się gdzieś razem, żeby spędzić taki rodzinny dzień. Teraz tylko zastanawiam się, gdzie mielibyśmy jakieś tutaj rozrywki.
Fajnie by było się wybrać do przystani i pojeździć trochę na kolejce, ale wybierzemy się tutaj do importowego z całą rodzinką. Goodwin, Josh. Ok. Tu są różne gry, także spędzimy trochę razem czas. Teraz wraca do domu. Tak, nad Holdenami dalej nie ma informacji o adopcji, szkoda. Nie wiem, jak oni wytrzymają z tyloma kotami, ale okej. Okay. Pewnie w końcu jakaś opieka do zwierząt przyjdzie i je zgarnie stamtąd, jeśli będą zaniedbane. Mario, czy ty masz mudlet od kadzidełka? Tak, jest już. Miłość w powietrzu. Podobno węch to najczulszy ze zmysłów. Czy czujesz zapach miłości? O nie, znowu ktoś rzucił tutaj pranie. O, straszni bałaganiarze z tych Simów, naprawdę. Ciekawe, kiedy Maria dowie się, że jest w ciąży. To mnie interesuje. Russell, romantyczny. Flirtuj. Zalotny dowcip, o tak. I o, może damy jej kwiaty, czysta biel. Dobra, trochę kasy mamy, także spoko. Da się to jakoś załatwić. Jeszcze Rebeka dostała kasę za urlop. Zobaczmy, co tam u naszego żółwia słychać, bo jeszcze go nie widzieliśmy w terrarium. Faktycznie ma jakieś centki na sobie. Impreza odbywa się gdzie indziej. Okej, okay, nie jest nam to niezbędne, żeby się dobrze bawić. Ma jedzonko, co my jeszcze tutaj możemy? Oglądać, napełnić terrarium. Możemy się z nim bawić. Spoko. I może jakieś barabara po powrocie. Przenieśmy się do naszej rodzinki. Co oni tam robią? Rebece dzwoni telefon, ale chyba go zignorujemy. Tak, jedynymi ludźmi, którzy tutaj są, widzę, to obsługa. Spoko, ciekawe, czy w ciąży możemy się na byku przejechać. Nie, nie możemy, tak jak myślałam. Dobra, to pójdziemy sobie gdzieś do góry. Odprężymy się przy grze. Wybierz się do Chin. Na razie nie będziemy się nigdzie wybierać. Goodwin, zagraj z Joshem w kręgle. Naucz go tej jakże ciekawej gry. Szkoda, że grupa też nie obejmuje właśnie dzieciaka, bo jak na przykład sam później ma wracać z końca miasta w deszczu, no to jest problem. Goodwin to chyba chciałby wykonać taki skok w bok, ale jakoś tak nie za bardzo mu to wychodzi. Wszyscy go olewają dookoła. Zobaczmy, co tam u młodzieży słychać. Już nie takiej młodzieży. Okej, okay, barabara. Kurczę, myślałam, że już jest trochę później tutaj w Simach, ale widzę, że dopiero trzecia. Także Maria i Russell też mogliby się wybrać, na przykład do kina. Następny seans. Dobra, to pozwiedzamy sobie teatr. Czemu nie? Później Russell mógłby nam coś ukraść. Czy u Holdenów coś się zmieniło? Nie. Dalej nie mamy adopcji. U nikogo żadnej chyba nie ma adopcji, z tego co widzę. Takiej sąsiedzkiej. Okej, okay, no to trudno. Może w następnym razem się nam to pojawi. Mam taką nadzieję. O, Russell, ale się wystroiłeś do kina. Fajnie. Ostatni krzyk młody widzę. Miodek, czy tobie coś potrzeba? Jesteś trochę głodny i siedzi się siusiu. To może zjedz najpierw. Co by nam cię nikt nie zabrał? Że cię głodzimy, czy coś? Zobaczmy, ile mu tutaj zostało dni do zmiany grupy. Okej. Okay. Dobra. Nieważne. Coś ostatnio mi ta gra wariuje. O właśnie, w takich momentach, że nie wiadomo, o co chodzi. Jedz, miodek. Proszę cię. Okay. Tutaj Rebeka sobie gra fajnie, a jak tam chłopcy? Widzę, też się dobrze bawią. Bardzo mi się podoba to w Simach, że można właśnie tutaj też z dziećmi przyjść i pograć. To rzucanie kuli przez dzieci jest też fajne. I upadek.
No tak. Glebę trzeba zaliczyć. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz, wiadomo. Widzę, że Josh się cieszy. Nie ma to jak spędzić, wiecie, popołudnie z ojcem, który w końcu nas nie olał i wybrał nas, a nie jakieś panienki. Więc to też fajnie. No bo Goodwin, wiecie, on dużo siedzi w pracy, no i te ich kontakty nie są takie zabójcze. W sumie nawet mają dobre stosunki. Widzę, że coś tutaj, jakaś blokada czy coś chyba. Dobra, to darujcie sobie kręgle i może porzucajcie na maszynie. Z Goodwinem. No może się odblokują. Chłopaki. No, już szybko im idzie zwiedzanie tego teatru. Może jesteście głodni. Jesteście głodni, to dobrze. To pójdziemy jeszcze coś przekąsić. Tylko gdzie? O, to jest pytanie. Napoje u grzechotnika. A pójdźmy sobie tutaj odwiedzić napoje u grzechotnika. Dlaczego nie mogę odwiedzić z Marią i odwieźć napoje u grzechotnika? Coś mi się wydaje, że ja trochę tam pozmieniałam ten lokal kiedyś, ale już nie pamiętam za bardzo. Także będziemy mieli okazję sobie zobaczyć. Goodwin, chcesz mieć córkę? O! Ulepszyć gaśnicę, co by ci tutaj usunąć? Wypić drink, może to ci usunę. A ty chcesz dziewczynkę, chłopca, w ogóle coś? A, chyba Rebece jest obojętne. Obojętne co? Byleby się wreszcie urodziło. Okej. Okay. Spoko. Jak wam tam idzie? W wrzucaniu do kosza. Kto wygrywa? Głównie oczywiście wygrywał, on jest dość tak dobrze wysportowany. Goodwin, mogłeś chociaż dać mu wygrać, wiesz co? A gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Odbierz SMS-a od tej osoby. Pewnie to, że urządza imprezę, nam się tutaj pojawi. Nie narzekaj i pograj jeszcze trochę z synem. Jakaś informacja nam się pojawiła, ale nie wiadomo jaka, bo nie zechciała się nam wyświetlić. Trudno. Nie będziemy płakać. O! O, Sara! Fajnie, że szwendasz się gdzieś bez nika. Spoko. Tutaj powstawiałam właśnie ten dobaniek, stół, jakieś gry. Co ja tu jeszcze pozmieniałam? No, wstawiłam po prostu kilka rzeczy, tak za bardzo w wystroju to nie ruszałam. Bardzo podobają mi się właśnie te krzesła i stoliki w ogóle. Jest tu taki klimat trochę lat 70. przez nie, przynajmniej tak mi się wydaje. I te krzesełka właśnie przychodzą z Oazą Szczęścia, także jeżeli sobie kupicie to miasto, to na pewno też dostaniecie te krzesełka. Jolanda, Jolanda, po prostu, wiesz co, nic nie robisz. Przyszłaś sobie tutaj na drinka, ale nie, z Goodwinem się nie spotkasz. Marisa Ross, całkiem, całkiem ta Marisa. Jakiś taj, zobaczymy kto jest u góry i co tam w ogóle słychać. No ja tutaj urządziłam oczywiście taki dance floor, żeby Simowi mogli sobie tutaj popląsać, jeśli będą mieli ochotę. No i właściwie to wszystko, jeśli chodzi o ten lokal. Także może nie będziemy gadać z Sarą. Podmuchamy sobie bańki ananasowe, a Russell czekoladowe. Znowu oczywiście szastanka są, ale to nic. Niemożliwe. Ach, Maria dostaje zniżkę, to super. Jesteście koleżankami? Chyba nie bardzo. Jolanda. Tak, musimy jeszcze Goodwina tutaj wysłać, żeby odebrał sobie nagrodę za służbę. Znaczy nie tutaj, tylko pewnie do ratusza. No, ta Jolanda to nawet taka ładna jest. Chociaż troszkę bym ją przerobiła, wiadomo. No i tak, gra się przecięła oczywiście. Wow, 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 wow. Pokażcie, co tam gracie, chłopaki. No, właściwie to Josh nie wiem, po kim ma kolor włosów. Powiedzmy, że po Rebece, tylko trochę ciemniejsze. No bo jak widzicie, głównie to taki... no jasny blondyn, czy się tak wyrażę. O nie, Rebeka jest głodna. O, Goodwin zdobył dość dużo punktów, fajnie.
Rebeko, okej, ty jesteś tutaj, to może byś później zjadła coś. Zamów jedzenie dla jednej osoby. Kurde, ale ceny. Zamówimy sobie tacę serów. Goodwin też jest głodny. Kupiłam mu pączka. A dzieciak? Kurczę, też jest głodny. Upsi. Że on nie może nic tutaj zamówić. Dobra, trudno. Najwyżej wyślemy go do domu. Okej, Josh, przestań grać, bo zaraz zrobisz siusiu. Nie jest to nam potrzebne w tym momencie. Jak tam dmuchanie, Baniek? Te ich miny podczas tego dmuchania, super. Myślę, że ananasowy smak był tutaj, a czekoladowy chyba tu. Raz, ale ty mógłbyś się gdzieś wybrać na jakieś łowy. Wybierzmy się tutaj. Zobaczymy, czy uda nam się coś ukraść. Może jakieś auto wypaśne. No bo ta willa wygląda dość tak bogato. Goodwin już je, Rebeka też je. Młody jest w toalecie, także może już sobie wrócić do domu. Ach, bo dzisiaj jest dzień grozy, ale nie będziemy go wysyłać po cukierki. Pewnie i tak się okaże, że nikogo nie ma w domu i będziemy się tak włóczyć bez sensu. Goodwin nie. W ogóle tak, Goodwin mógłbyś rozwiązać grupę, bo jesteś mi potrzebny. Tak, wyjście było cudowne. I może też wybierzemy się do Grzechotnika. O ile teraz zdołam go znaleźć. Aha, tutaj jest, dobra. Goodwin, chodź tutaj. Pogadasz z Jolandą. Zdradzisz jej sekret. Kurczę, tylko tutaj jest tak właśnie dużo ludzi. To będzie takie wystawione. Jeju, co ja robię? Wystawione właśnie. Czemu z przyjaznych mamy tylko te głupie rzeczy? Dobra, ale trudno. Będziemy wystawieni na widok taki publiczny, no ale to już trudno. W sumie przyjdziemy tutaj sobie tylko pogadać. Nic więcej. Mario wróci do domu. Dobrze by było, żeby Goodwin nie czuł się tutaj skrępowany jeszcze tym, że jego córka jest w tym samym lokalu. Rebeka też wraca do domu. Młody wraca do domu. Także spoko. Może Maria posadzi kilka roślinek, to znaczy tych winogron, które przywiozła z Francji. Jolanda, podejdziesz? O, widzieliście, jak Goodwin przywitał się na odległość z Sarą? Gnomy, one żyją. Goodwin, a poza tym wszystko dobrze? Bo chyba nie brałeś dzisiaj leków, coś mi się wydaje. No to idź do tej toalety, na co czekasz? Toaleta jest na zewnątrz? Gdzie on idzie? O mój Boże! Tu jest przecież toaleta. Z czym on ma problem? Dobra, Goodwin, skasuje Jolandę. Idź do toalety i po prostu mnie nie denerwuj. Russell jest na miejscu. Tyle się teraz dzieje, że będziemy musieli się chwilkę poprzemieszczać tu i tam. Czy ona cię zaprasza? Żartuj o profesorach? Russell, gdzie ty jesteś w ogóle? To się dowiedziałam. A, tu jesteś. Czy ona cię zaprosi do środka w końcu? Słuchaj pochwały. A, jakoś tej pochwały tak nie przyjął, to dobrze. Ja chcę wejść do środka, kobieto. Może zaraz się uda, że nas zaprosi. Goodwin, jaki ty masz problem z tą toaletą? Mnie to zastanawia.
wszystko po prostu tutaj przeciwko nam. Mam takie wrażenie, że stoliki go tutaj nie blokują, więc kurde, o co mu chodzi? Nie mogę ich teraz poprzesuwać. Bo musiałabym wejść do edycji miasta. Teraz dasz radę? Wow! Po prostu Goodwin, ja nie wiem, musimy ci chyba wszyscy brawo bić, albo cię dopingować, żebyś do kibla trafił. Matko. No i oczywiście Jolanda poszła. No, dlaczego? Dlaczego Simy mi to robią? Nie wiem. Później zadzwonisz do Jolandy i umówisz się z nią. Naprawdę. Co robisz, Rebeko? Wejdź na czat. Może pobaw się z Miotkiem. Znaczy, może niekoniecznie pobaw się, ale okaż mu swoje uczucia. Bo on jest pewnie samotny teraz. A pouczymy go trochę sztuczki dalej. Mario, przestało padać. A widzę, że ty głodna jesteś, po pierwsze. No, widzę, że Josh już sam sobie wziął jedzenie, to dobrze. Dobrze, to pizza pepperoni. A później zasadzimy troszkę tutaj rzeczy. Zasadź. Gdzie by zasadzić te winogrona? Może tu. Kurczę, znowu nie dałam na zasadź wiele. A, dobra, spoko. Załatwi się to. Rebeka oczywiście ma wolne. Tak, 7 dni. Maria jeszcze nie za 10 godzin idzie do pracy. O, widzicie, jaki dżur jest porządny? Sprząta po sobie przynajmniej. Z Jolandą. Z Jolandą umówimy się gdzie? Grzechotnika, bo tam jesteśmy. Ciekawe, czy przyjdzie w ogóle. Josh, ty byś mógł pobawić się z żółwiem, czemu nie? Russell, jesteś już w środku? Wow, weszliśmy. Zobaczmy sobie, co tutaj mamy w tym domu. Autko. Chyba będzie naszym głównym celem. Bardzo przyjemne mieszkanko. Nie za duży dom. Jednopiętrowy. Jak myślicie, czy huśtawki są drogie? Chyba nie bardzo. Czy ona tu mieszka w ogóle sama? Ciężko stwierdzić. Zwin coś i zobaczymy, czy ukradnie nam ten samochód. Pewnie brzmi nieźle, spotkajmy się na miejscu, ok? Czyli Jolanda przyjdzie do grzechotnika. O to chodzi, o to chodzi. Russell. Tylko nie lampę. Nie lampę. Nie patrz na tą lampę. O mój Boże. Okej. Tak, to jej narobiłeś. Będzie miała teraz ciemno w garażu. Dobra. Patrzę, co robi Goodwin. Gra w bilard, także nie jest źle. Raz, gdzie idzie? Dobra, przenieśmy się do Goodwina. Widzę, że już Jolanda przyszła. W którymś mieście jeszcze była Jolanda? Chyba w mieście Zostań Gwiazdą, w Starlight Shore, czy jakoś tak. Dobra, zobaczmy, co tam u Jolandy, porozmawiaj o deszczu, plotkuj. Musimy nawiązać z nią lepsze stosunki, jakkolwiek to brzmi. I tak już jesteśmy przyjaciółmi. Romantyczne, spytaj o znak. Romantyczne, miłosny uścisk. Już mamy kolejkę pełną. Przenieśmy się do Rebeki. Rebeka jest zmęczona troszkę. Ale to nic. To nic, to nic. Nauczymy ją jakiegoś przepisu jeszcze. Smażona kanapka. I później może iść spać. Natomiast Mario, ty jeszcze mogłabyś posadzić nam tutaj kilka rzeczy. Chociaż mamy jesień, więc nie wiem, jak one będą się rozwijać. W ogóle przesuńmy tego pomidora. Tak ni w 5, ni w 10 on tam sobie stał. Mario, zasadzi jeszcze troszkę tych. O,
W zasadzie wiele. Wiele, czyli dwa. Spoko. Masz jeszcze jakieś? Masz jeszcze te, w zasadzie wiele. Czemu nie możesz? Maria musi mieć umiejętność ogrodnictwa 5. Po prostu wszędzie kłody. Wszędzie kłody nam ta gra rzuca. O, Russell. Czy jest w tobie nadzieja? Widzę, że ta kobieta ma dziecko. Czyżby szukała dla niego tatusia? Kto to jest? Endora. Okej. Może jej matka. Zwijasz, zwijaj. I zwijaj się do domu. Yes! Udało się. Dobra, to spadamy. Co złego, to nie my. Okej. Goodwin sobie rozmawia. Trzeba mu tą kolejkę rozmów tam skrócić. Widzę, że Maria już padła, po prostu śpi. A jak tam młody? Też już śpi. No to fajnie. Rebeka czeka na Goodwina, ale chyba się nie doczeka. W takim razie też pójdzie spać. Rebeko, ale sobie wybrałaś miejsce do czytania naprawdę przednie. A co gdyby teraz Maria i Russell chcieli trochę pofiglować? Nie da rady. Okej. Przejdźmy już może do tych romantycznych rzeczy. Jesteśmy przyjaciółmi, ale tak naprawdę te relacje nie są jeszcze tak super rewelacyjne. Nie wiem, może Goodwina kręci ten pieprzyk tutaj pod okiem. Ciężko stwierdzić. Spróbujemy z nią poflirtować, zobaczymy, czy ona na to poleci. Flirtuj. O kurde, jesteśmy na randce chyba. Goodwin, ty świnio! A, ona jest flirciarą. A, no spoko. Powinno być dobrze. Jestem strażakiem. Dobra, na kwiaty na średnio stać. Pochwal wygląd. Pochwal osobowość. Zalotny dowcip. Okej, no i chyba trzeba będzie się zbierać do domu. Rebeka poznała przepis. No i teraz pójdzie już spać, tak myślę. Co ci Jolanda? Najpierw nas olała, ale teraz jednak stwierdziła, że fajnie by było się umówić ze strażakiem. Zdjęcie na pamiątkę. No, flirt, pierwsza klasa. O, wyznaj zauroczenie. Nie, pocałujemy ją od razu. No, zobaczymy, czy jej się to spodoba. Głównie ty chyba naprawdę masz kryzys wieku średniego. Dziecko w drodze, a ty takie rzeczy na boku. Wiesz co, wstydziłbyś się. Dobra, jesteśmy zauroczeni. Ulepszyć gaśnicę, nie? No i teraz tak, jak zakończymy tą randkę, to ona stwierdzi, że ta randka była beznadziejna, bo jest za krótka. Natomiast my idziemy do pracy za 12 godzin. Więc myślę, że jeszcze z godziny moglibyśmy tutaj pobyć sobie. Tak chyba by było najlepiej. Troszkę jeszcze poflirtujemy, poobściskujemy się, poobejmujemy. Poszeptamy. I powinna ta godzina zlecieć. Widzę, że Goodwin też jest senny. No z tym, że tyle dobrze, że on może w pracy spać. Nie musi się tam też jakoś wysilać, jeśli nie ma pożaru. Goodwin i Jolanda zdecydowali się to zrobić i pocałowali się. Chociaż trochę niezręcznie trącali się nosami, na zawsze zapamiętają ten pierwszy raz, gdy ich usta się zetknęły. Jakie słodkie. Trudno utrzymywać dobre związki, gdy nie dzwonisz i nie spędzasz czasu ze znajomymi. Sarah Holden i Goodwin nie są już przyjaciółmi. O nie. Kurczę. Jak tam reszta domowników śpi? O, Russell, co ty robisz? Zapomniałam o Russellu. Jesteś głodny, Russell? W sumie to jesteś. Kiedy idziesz do pracy? Za 21 godzin. Dobra, no to możesz sobie zjeść. Jeszcze zdążysz się wyspać chyba. Kto znowu rozrzuca pranie po domu? Naprawdę.
nie stać nas na sprzątaczkę ani na lokaja, znowu jakiś paparazzi pod naszymi drzwiami. Dobra, Russell, jak ty zjesz, to idź już spać lepiej. Buchnąłeś auto, zobaczmy jeszcze na szybko, ile ono jest warte. Lampa, 115, autko, 1000, spoko, może być. Podreperowałeś trochę nasz budżet, także fajnie. Zobaczmy, co tam jeszcze u Goodwina. Goodwin, ty niedobry. Tak, mruczą sobie i w ogóle. Poprosimy ją o opuszczenie randki już i pójdziemy do domu. Gdzie nasze miejsce, Goodwin? Nie spędziliśmy ze sobą zbyt wiele czasu, ale co tam? Było dobrze. Może następnym razem zrobimy coś więcej. A już ja wiem, co ci chodzi po głowie. Po tej blond głowie. Ech. Jak tam Russell? Russell zmywa, bo jest porządnym kolesiem. Russell, ja podejrzewam, że to ty rozrzucasz te ciuchy po domu. I po prostu, wiesz, moja cierpliwość się skończy. Goodwin, czy ty coś potrzebujesz? Higienę. No w sumie mógłbyś zmyć z siebie perfumy innej kobiety, ale dobra, idź spać. Ciekawe, kiedy Rebeka urodzi. Mam nadzieję, że w następnym odcinku. No i że to będzie dziewczynka. Fajnie by było mieć małą dziewczynkę w domu. Mieliśmy już chłopca, także spoko. No dalej mamy. Bo Josh jeszcze nie jest nastolatkiem. Jeszcze przez chwilę nie. No i zobaczymy, jak dalej sytuacja będzie się rozwijać. Także zapraszam Was na kolejny odcinek. Trzymajcie się i pa, pa!